celem było zagrywka w pierwszą strefę, ale jednak, tak jak mówisz, no jest stresik, nóżki się trochę zatrzęsły, jeszcze było słychać z tyłu za mną niesamowity doping, zawiercia, także powinno to motywować, ale jednak jak na pierwszy raz, bardziej to było stresujące niż motywującym, muszę powiedzieć. No. Bo dzisiaj Radomianie naprawdę pokazali klasę, popełniali bardzo mało błędów w zagrywce. My, zawiercianie, mieliśmy mało kontr. Popełniali mało błędów naprawdę, ale samo takie drugie pytanie, jak już mówisz, bycie bardzo blisko, stanie w kwadracie właściwie z zawodnikami, przybijanie sobie piątek, także bardzo miłe to jest odczucie w międzyczasie, między setami jeszcze sobie powybiegać, poodbijać sobie, bardzo fajnie, klepnąć sobie piątkę z Uroszem czy z Facundo Conte, także to jest naprawdę coś niesamowitego, wspaniałe uczucie. Tak, nagrywali na pewno, także to są wspomnienia, które na pewno nigdy nie ulecą z mojej pamięci, zostaną mi ze mną, myślę, do końca dnia. Wspaniałe przeżycie. Muszę dziś to zachować, będę często to wspominał. Szkoda, że nie wyszła ta zagrywka. Inaczej by to wyglądało, inaczej by się to pewnie oglądało, ale samo pobyt tutaj w zawierciu, wczorajszy trening, dzisiejszy rozruch, wyjście na mecz i spędzanie po prostu tyle czasu z takimi zawodnikami, z takimi światowymi nazwiskami, jakie grają w zawierciu, to jest naprawdę wspaniałe uczucie i to są chwile, które na pewno nigdy nie ulecą z mojej głowy, a zostaną ze mną. Także będę na pewno również wspominał bardzo dobrze kibiców zawiercia, bo robią naprawdę niesamowity młyn, jest niesamowity kocioł i wspaniale dopinguję swoją drużynę.